Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której chcemy mieszkańcom Włocławka przybliżyć nieco jeden z filarów naszego programu wyborczego, programu Lepszy Włocławek. Ten filar jest dedykowany do osób młodych, stąd też jego nazwa Młody Włocławek. Jako formacja, która odpowiedzialna jest, czuje się odpowiedzialna za nasze miasto, jako formacja, która też chce być odpowiedzialna za przyszłość naszego miasta, wiemy, że bardzo duży nacisk należy położyć na to, żeby młodych ludzi po pierwsze zatrzymać we Włocławku, po drugie przyciągnąć do Włocławka, a po trzecie sprawić, że będą czuli się dumni ze swojego miasta. Dlatego w naszym programie, w filarze Młody Włocławek, takie elementy właśnie się znajdują. Po pierwsze, przyciągnąć do Włocławka, czyli chcemy wspierać jako miasto utworzenie czy rozwój Akademii Włocławskiej, której efektem tego rozwoju będzie utworzenie we Włocławku Politechniki Włocławskiej. To nie jest cel wzięty z Księżyca, to jest bardzo realny cel. Ja rozmawiałem i ze środowiskiem akademickim na ten temat, i z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem. I to jest cel, który jesteśmy w stanie osiągnąć w ciągu 5-6 najbliższych lat. Do tego oczywiście potrzebna jest determinacja nie tylko władz uczelni, bo ta jest i widzimy, jak pięknie ta uczelnia się rozwija, ale przede wszystkim władz miasta. Chcę powiedzieć, że jako Lewica deklarujemy, że zapewnimy wsparcie ze środków miasta na rozwój Włocławskiej Akademii, Akademii Włocławskiej. To wsparcie w historii naszego miasta już było przekazywane do 2014 roku. Niestety od 2014 roku miasto nie angażuje się w sposób chociażby finansowy w rozwój tej uczelni, a naszym zdaniem, zdaniem Włocławskiej Lewicy, jest to bardzo ważne, bardzo istotne, żeby to środowisko akademickie w naszym mieście się rozwijało. Ale oczywiście o jakość kształcenia, o to, żeby absolwenci naszej Włocławskiej Akademii na rynku pracy mieli bardzo wysokie wynagrodzenia, chcę powiedzieć, że wśród wszystkich uczelni w naszym województwie absolwenci Akademii Włocławskiej mają wynagrodzenia średnie na drugim miejscu po Politechnice Bydgoskiej, więc to pokazuje, że ten kierunek Politechniki Włocławskiej jest właściwy, ale oczywiście o jakość kształcenia dbać będą władze uczelni i środowisko akademickie, ale jako miasto, oprócz tych środków finansowych, o których mówimy, chcemy też poprawiać jakość życia studentów w naszym mieście. Chcemy też, żeby na tym, no jednak, rynku uczelni w naszym kraju Politechnika Włocławska, a wcześniej Akademia Włocławska, miała pewne przewagi. To nie tylko te związane z jakością kształcenia, ale również te związane z życiem i z takim socjalnym też byciem młodych ludzi, studentów. Wiemy, że zawsze dla studentów, a szczególnie dla ich rodzin, ważna i istotna jest kwestia zamieszkania. I chcemy we Włocławku, to jest drugi postulat, z którym idziemy do wyborów i znalazł się w filarze Młody Włocławek. Chcemy budować mieszkania dla studentów. I to będzie innowacyjny projekt, jeżeli chodzi o nasz kraj. Ja widziałem takie mieszkania dla studentów w Danii. Bardzo mi się ten pomysł spodobał. Będą to indywidualne, niewielkie, ale indywidualne mieszkania, które będą mogli studenci wynajmować. Oczywiście tych studentów wskazywać będzie uczelnia. Uważam, że na tym konkurencyjnym jednak rynku i coraz bardziej konkurencyjnym rynku uczelni, chociaż no nie możemy, nie powinniśmy w ogóle mówić takim językiem ekonomicznym o inwestycji w przyszłość naszego kraju, a uczelnie taką inwestycją są, to w tym środowisku konkurencyjnym właśnie to zadbanie o to, żeby studenci napływowi, ci, którzy do Włocławka przyjeżdżają coraz chętniej, mieli gdzie mieszkać, mieli jeszcze taki standard, jest ważne i potrzebne. Kolejny element to już jest komplementarne, no bo oczywiście nie samą nauką student żyje, o tym wiemy dokładnie,
jako władze miasta będziemy zadbamy o to, żeby powstał we Włocławku klub studencki. Miejsce nie tylko dobrej zabawy, ale też realizacji pasji artystycznych, a wiemy, że młodzi ludzie naprawdę przepełnieni są takimi pasjami, a my byśmy chcieli im umożliwiać rozwój tych pasji. Więc to są trzy elementy, które w tym filarze kierujemy głównie do środowiska studenckiego, do tej starszej młodzieży. Ale ja mówiłem na samym początku również o potrzebie budowania dumy z naszego miasta, dumy wśród młodych ludzi. I tą dumę powoli udaje nam się budować. Znaczy ja przygotowując z moim zespołem oczywiście wniosek o dofinansowanie ze środków norweskich, zaproponowałem, i to jest mój autorski pomysł, stworzenie takiego pakietu imprez różnego rodzaju kierowanych do ludzi młodych. To nazwaliśmy, właściwie ja nazwałem Weekend Młodych. Początkowo to miał być w ogóle Tydzień Młodych, ale zaczynamy od Weekendu Młodych. Być może ten Tydzień Młodych będzie w przyszłości. No ale mamy dzisiaj sytuację taką, że do końca marca te środki pozyskane jeszcze przez mój zespół musimy wydać. No i pojawia się pytanie, co dalej. Więc jako Lewica deklarujemy, że te wszystkie imprezy, a może nawet więcej, które dzisiaj są realizowane w ramach tego pakietu Weekend Młodych, będą finansowane ze środków naszego miasta. Czyli będą pieniądze na United Session, będą pieniądze na zawody e-sportowe, będą pieniądze na odbywającym się tutaj w lato. Ta tegoroczna edycja jest trochę inna, ale zawody skate'owe, Skate Championship. Będą też pieniądze na zlot youtuberów, będą też pieniądze na festiwal nowej muzyki. Pamiętamy wszyscy w czerwcu ubiegłego roku, całe Słodowo było przejęte właściwie przez młodych mieszkańców Włocławka i takie eventy chcemy realizować. Myślę, że takich eventów kierowanych do młodych ludzi będziemy realizować jeszcze więcej. Ja dostaję już informacje z pomysłami od młodych ludzi, to też jest bardzo ważne, na kolejne grupy zainteresowania, które w ramach tego Weekendu Młodych moglibyśmy ze środków miasta finansować i wspierać ich rozwój, bo myślę, że to jest ważne. Co jest najważniejsze dla mnie w tych wszystkich imprezach, to one są robione dla młodych ludzi, ale przez młodych ludzi. Znaczy za tymi imprezami stoją osoby z swojego pokolenia, z pokolenia odbiorców, które wiedzą na przykład, jaki zespół czy jakiego wykonawcę na festiwal nowej muzyki zaprosić. Wiedzą, jakich tancerzy z całego świata przyciągnąć do Włocławka na United Session. To jest ogromna moc, ogromna siła i poczucie sprawczości też młodych mieszkańców Włocławka, a też przez to budowa dumy ze swojego miasta, że właśnie we Włocławku mogą się odbywać imprezy europejskiego formatu, jak United Session, jedna z najlepszych imprez skate'owych w Polsce, jak Skate Championship, jak Festiwal Nowej Muzyki, kiedy przyjeżdżają naprawdę do Włocławka ludzie nie tylko, to znaczy w nich uczestniczą mieszkańcy, młodzi, nie tylko z Włocławka, ale przyjeżdżają do Włocławka, bo ich zespoły ulubione właśnie we Włocławku występują. To jest kolejna nasza propozycja w filarze Młody Włocławek. Szanowni Państwo, to jest to, o czym powiedziałem, to są tak naprawdę tylko elementy. Elementy większej układanki. My jesteśmy tutaj na skateparku. Wiemy, to też staraniami Lewicy tak naprawdę on został rozbudowany, bo przypomnę, że jeszcze 5 lat temu skatepark się kończył tylko na tej platformie i wmawiano, że to wystarczająco. Tutaj jest jeszcze trzeci etap do zrealizowania, tak zwany bowl. Też jest kwestia zadaszenia. To widać dzisiaj, dlatego że najbliższa edycja Skate Championship odbywa się pod dachem
w takim zaaranżowanym miejscu, a mogłaby się odbywać tutaj, gdyby ten obiekt był zadaszony. Jesteśmy w miejscu absolutnie przypadkowym, bo ja dokładnie pamiętam 2018 rok, kiedy tworzyliśmy program Lepszy Włocławek. Dzisiaj wychodzimy niejako z kontynuacją tego programu, z programem Lepszy Włocławek 2.0, który ma rozpocząć nowe inwestycje, nowe wyzwania, ale również i dokończyć to, co dokończenia wymaga. I tak powiedział nasz kandydat na prezydenta, akurat to miejsce ma jeszcze potencjał do tego, żeby je rozbudować, żeby jeszcze wzmocnić tą infrastrukturę dla ludzi młodych, żeby oni faktycznie w pełni mogli korzystać w ramach tych swoich zainteresowań, mogli całorocznie je realizować. I takim przykładem jest chociażby zadaszone wrotkowisko i z prawdziwego zdarzenia zrobione zadaszone lodowisko. Oczywiście dzisiaj jeden z elementów tej infrastruktury, o którym wspomniałem, już istnieje, natomiast mamy wrażenie, że on nie jest wystarczająco właściwy i nie jest wystarczająco wykorzystywany ze względu na swoje ograniczenia infrastrukturalne. Mówię tutaj o tym lodowisku. I uważamy, że na podstawie tego, co słyszymy, na podstawie tego, co czytamy w wiadomościach od młodych mieszkańców naszego miasta, że trzeba to zrealizować. Ja tylko chciałem przypomnieć, że podczas, kiedy przygotowaliśmy się do konwencji, szybko wyliczyłem, ile tych pozycji mówiliśmy podczas przygotowania. Ponad 72 pozycje, więc jeżeli do tych kolejnych, co najmniej 72, wśród nich znajdą się te, które będą stanowić infrastrukturę dla młodych, tutaj wymieniłem akurat dwa przykłady, to jest to absolutnie do zrealizowania naszymi własnymi środkami. Natomiast jesteśmy również skuteczni w pozyskiwaniu tych środków zewnętrznych i uważam, że na tę infrastrukturę również jest szansa pozyskać środki zewnętrzne. Także tutaj absolutnie trzeba to zrobić, bo jeżeli mówimy o komfortowym, przyjaznym mieście dla ludzi młodych, to też trzeba pamiętać o ich komunikacji. Nasze elementy programowe będą się, szanowni państwo, ze sobą przenikać. To jest nieuniknione, ale dla ludzi młodych, którzy będą chcieli korzystać z i tak już dość rozbudowanej infrastruktury, no oni w większości prawa jazdy jeszcze do tego ukończenia 18 roku nie mają. Większość, część również i później. Dlatego potrzebna jest skuteczna komunikacja publiczna. To będzie oczywiście temat na osobną konferencję. Natomiast chcę powiedzieć, że od początku, kiedy weszliśmy we współrządzenie od 2018 roku, rozwijaliśmy komunikację tak, żeby ona była dużo bardziej dostępna. W ostatnim czasie nieco się zatrzymało, natomiast na pewno będziemy chcieli do tego wrócić, tak żeby właśnie szczególnie ludzie młodzi, a przypomnę, że również z inicjatywy w Lewicy w 2016 roku zostały wprowadzone darmowe przyjazdy dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej, to żeby ta komunikacja faktycznie była tak zwana 15-minutowa i żeby bez problemu można było z niej korzystać, żeby stanowiła realną alternatywę dla indywidualnych środków transportu. Szanowni Państwo, ale ludzie młodzi to nie tylko młodzież, to również ci najmłodsi w szkołach podstawowych. Lewica już od kilku lat bije na alarm, że jest wielki problem ze zdrowiem psychicznym, z tą kondycją psychiczną, czasami wśród najmłodszych. Niestety tutaj państwo zawiodło, absolutnie zawiodło na całej linii. Nie ma wsparcia psychologicznego dla najmłodszych obywateli tego kraju. Dlatego my deklarujemy, że będziemy chcieli wprowadzić w szkołach gabinety psychologiczne, bo jest to również konsekwencja okrągłych stołów w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych Polaków, które młoda lewica organizowała. Także takie zobowiązanie również dzisiaj podejmujemy. Gdy mówimy o szkołach i o zdrowiu, warto wspomnieć również o gabinetach stomatologicznych. Tutaj niestety ten obszar również kuleje. Systemowo państwo zawodzi, ponieważ są ograniczenia w leczeniu zarówno i co do ilości możliwości wykonywania zabiegów stomatologicznych, ale i również ograniczenia wiekowe w tym obszarze. Także nie może być tak, że ci, którzy z różnych względów nie są w stanie finansowo podołać temu wyzwaniu, bo zostaną przez państwo pozostawieni tej opieki. Mamy świadomość, że najlepiej byłoby, gdyby zostało to rozwiązane systemowo, ale póki to nie zostanie zrobione, nie składamy broni i takie zobowiązanie również podejmujemy, że we włocławskich szkołach ta opieka stomatologiczna młodym ludziom zostanie zapewniona.